dzisiejszym wydaniu poinformujemy o zakończeniu przebudowy ulicy Kusocińskiego, zapowiemy wizyty ankieterów w naszych domach, przypomnimy o projekcie oświęcimskiej wyprawki dla maluchów, powiemy o wakacjach z salezjanami, a także zaprosimy na weekendowe imprezy i wielkie otwarcie wystawy multimedialnej o historii Oświęcimia. Mocno zaniedbana, ostatnio wypiękniała. Mowa o ulicy Kusocińskiego, która od ubiegłego roku była przebudowywana. To kolejna część osiedla chemików, która zyskała na wyglądzie i została dostosowana do obecnych standardów funkcjonalności. To jest cały kwartał tutaj właśnie w obszarze ulicy Kusocińskiego, który zmienił swoje oblicze, można powiedzieć, zarówno pod względem tym drogowym, bo przecież tutaj jest i są nowe nawierzchnie dróg, chodników, jest oświetlenie uliczne, są altany śmietnikowe, ale też jest mnóstwo zieleni, więc realizujemy tą ulicę zgodnie ze standardem takim, jaki właśnie jest w przypadku wielu innych ulic, w których podejmujemy działania modernizacyjne, ale też cieszy nas bardzo to, że wspólnoty mieszkaniowe, tutaj właśnie mieszkańcy, też podejmują działania związane z ich własnością, jaką są budynki tutaj wielorodzinne, i te budynki też pięknieją, zmieniają swoje oblicze, co powoduje, że wspólnie właśnie uzyskujemy tutaj efekt. Obok nowej nawierzchni są miejsca parkingowe, przejście do ulicy Słowackiego, nowe chodniki i oświetlenie. Przebudowany był również gazociąg, a wykonawca wykonał też kanalizację deszczową. Zadbano o plac zabaw i zasadzono nowe drzewa. Są też nowe wiaty śmietnikowe. Na wiosnę planowane są nowe nasadzenia zieleni. Inwestycja kosztowała ponad 2 700 000 zł. Właśnie jesteśmy przy zakończeniu drugiego etapu przebudowy ulicy Kusocińskiego, a w zasadzie tego kwartału między czterema ulicami, tego kwartału starego osiedla chemików. No, myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni. Po pierwsze, że jednak plac budowy się już zwinął, robotnicy się wyprowadzili i teraz mieszkańcy mają piękną przestrzeń tego osiedla, kolorową, estetyczną, starannie wykonaną. No, kończą się prace porządkowe przy zieleni i myślę, że wszyscy mieszkańcy, a zwłaszcza mieszkańcy tego terenu, bardzo się cieszą z zakończenia tego etapu inwestycji, która była prowadzona na przełomie ubiegłego roku i tego roku. Teren został odwodniony, został wybudowany nowy plac zabaw dla dzieci. No, jest tutaj urokliwie. Pięknieją ulice na osiedlu chemików, a w przyszłym roku czas na ulicę Szpitalną. Mamy wykonaną już dokumentację, mamy stosowne pozwolenia na budowę. Z roku 2019-2020 zabezpieczymy finansowanie tejże inwestycji. Mam nadzieję, że w przeciągu 2 lat właśnie Szpitalna uzyska też swój nowy blask i zdecydowanie ta jakość życia w tymże obszarze też się zmieni. Także wiele zadań przed nami, mamy wiele projektów, ale my stopniowo właśnie jak krok za krokiem je realizujemy. Także wiele w Oświęcimiu się zmienia w tym obszarze. I mam nadzieję, że tutaj tą satysfakcję wspólną, czyli zarówno tych, którzy to realizują, ale przede wszystkim mieszkańców osiągamy. Do 31 października 2018 roku prowadzona będzie w Oświęcimiu inwentaryzacja źródeł grzewczych w domach jednorodzinnych. Wykonają ją pracownicy Zakładu Analiz Środowiskowych Ekoprecyzja z Ustronia. Ankieterzy będą posiadać stosowne uprawnienia prezydenta miasta Oświęcimia i dowód osobisty. Inwentaryzacja będzie polegała na wypełnieniu ankiety opracowanej na potrzeby programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze. Pytania dotyczą sposobu ogrzewania, rodzaj kotła oraz stosowanego paliwa, wieku i stopnia ocieplania budynku i zajmą około 10 minut. W ten sposób pozyskane zostaną dane o strukturze ogrzewania budynków w Oświęcimiu. W razie pytań i wątpliwości lub potwierdzenia tożsamości ankietera prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Miejskiej. Telefon 33 842 91 29. Uprzejmie prosimy mieszkańców Oświęcimia o przyjęcie ankieterów i poświęcenia kilku minut na potrzeby inwentaryzacji. Od czerwca nowonarodzeni mieszkańcy Oświęcimia otrzymają od miasta prezent. To miły sposób na powitanie maluchów w społeczności Oświęcimia. W pakiecie są body, półśpiochy, czapeczka, gryzak, czerwona kokarda wraz z kartką okolicznościową i naklejką, metryczka, czyli kartonik z miejscem na wpisanie daty urodzenia dziecka.
Oświęcimska wyprawka dla malucha trwa już od 1 czerwca bieżącego roku. Jest ona przeznaczona dla maluszków, których rodzice bądź opiekunowie prawni zameldują na terenie Oświęcimia. A ja osobiście bardzo cieszę się, że dzięki przychylności pana prezydenta tak szybko ten projekt udało się wcielić w życie. Już pierwsze rodziny mogą cieszyć się z przygotowanych przez Urząd Miasta komplecików. Przypominamy, że upominki przysługują dzieciom, które urodziły się 1 czerwca 2018 roku i po tej dacie oraz są zameldowane w Oświęcimiu. Po zameldowaniu nowonarodzonego dziecka w Oświęcimskim Urzędzie Stanu Cywilnego, w przypadku dziecka urodzonego poza Oświęcimiem w Wydziale Spraw Obywatelskich i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, pakiet powitalny malucha zostanie przesłany na podany przez rodziców adres. Szczegóły są dostępne w regulaminie na stronie www.oswiecim.pl. Lato w mieście może być czasem wielkich przygód. Przekonują się o tym uczestnicy półkolonii organizowanych przez Oratorium Świętego Jana Bosko. Dzień dobry, piłka nożna! Jest fajnie, no i ja się nazywam Dodek. A co takiego fajnego tu jest? No bo... gramy w piłkę nożną. Bawimy się w bombę bum. Animatorzy i wolontariusze dbają o dobrą zabawę, przygotowując wiele ciekawych, absorbujących umysły najmłodszych zadań. Zajęcia odbywają się od godziny 9 do 15. Zajęcia mają charakter taki ogólnorozwojowy. Bawimy się, tańczymy, śpiewamy, mamy zajęcia plastyczne, muzyczne. Każda półkolonia ma jakiś swój temat przewodni. Obecnie jest to trzeci turnus i jest to półkolonia tematyce misyjnej. Dzieci wyjeżdżają na misję, przygotowują swoje samochody, swoje plecaki i ruszają pomocy ludziom z innych kontynentów i codziennie poznają inny kontynent i miasta, w których ta pomoc jest potrzebna i misjonarze są potrzebni. W niedzielę 15 lipca na rynku będzie radośnie i wesoło. Wszystko za sprawą wspólnego śpiewania. Od godziny 14 prezentowane będą pieśni ludowe i przyśpiewki wywodzące się zarówno z tradycji lokalnej, jak i z sąsiednich regionów. Część zespołów, które przyjadą do Oświęcimia, zaprezentuje również regionalne tańce. Oprócz śpiewu i tańca publiczność będzie miała okazję podziwiać wspaniałe ludowe stroje występujących. Czekamy na rynku. Muzeum Zamek w Oświęcimiu w piątek 20 lipca otwiera w dawnym ratuszu, a obecnie nowym oddziale muzeum przy rynku głównym 2 nową wystawę multimedialną pod tytułem W przestrzeniach historii dzieje miasta Oświęcimia. Państwa, stało się już wkrótce, 20 lipca. Serdecznie zapraszam na otwarcie nowego oddziału Muzeum Zamek w Oświęcimiu w XIX-wiecznym ratuszu, który mieści się na Rynku Głównym 2 w Oświęcimiu. Zwiedzanie ratusza rozpoczniemy od godziny 18:00. Wszystkich serdecznie zapraszam do oglądania nowej ekspozycji, nowego miejsca poznawania. Ale już o godzinie 16:00 na rynku zapraszam na dodatkowe atrakcje. Dla Państwa będzie występować zespół Big Band z Dobczyc, będzie pokaz dla dzieci, będzie fotobudka, a o 22:00, gdy zakończymy zwiedzanie ratusza, na budynku będziemy mogli zaprezentować dla Państwa pokaz laserowy. Serdecznie zapraszam. To już piątek 20 lipca tego roku. Przez kolejne 2 dni, 21 i 22 lipca, wstęp do nowego muzeum będzie również bezpłatny. Bada mi się przedstawić. Nazywam się Roman Majzer. Byłem tu wieloletnim burmistrzem i znam to miasto od podszewki. A spójrzcie tylko na rynek. O, jakże pogodny i kwitnący miasto. Był wówczas oświetlony.